Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy chwilę porozmawiać? A jak pan mnie tu znalazł? Agnieszka wspominała, że jest pani dziekanem na tym wydziale. Sprawdziłem, o której pani kończy. Jestem tu, bo mi bardzo zależy na pani córce. Niestety nie mogę panu pomóc. Proszę mi dać jakiś kontakt do niej. To jest niemożliwe. Agnieszka podjęła decyzję, ja to szanuję i... Przepraszam, ale się śpieszę. To co ja mam teraz zrobić? Naprawdę chce pan mojej rady? Moim zdaniem, pan powinien podjąć terapię. To jest szansa. To jest szansa dla pana, że zacznie pan łatwiej radzić sobie z emocjami. Uważa pani, że powinienem pójść do psychiatry? Tak. Wiele osób ma problemy z osobowością i to żaden wstyd pracować nad tym pod okiem fachowca. Jak pójdę do lekarza, to Agnieszka będzie chciała ze mną rozmawiać. Tego panu nie gwarantuję, ale na pewno terapia panu pomoże. Panie Mateuszu, pana problem to jest także problem pana najbliższych. Oni nie czują się bezpiecznie w pana towarzystwie. Agnieszka od pana uciekła i ja to rozumiem. I rozumiem także, że nie chce zakładać z panem rodziny. Jak się kogoś kocha, to powinno się mu pomóc. Tak, to prawda. Tylko jeżeli ten ktoś nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa, to trudno z nim być. Pan chce, żeby inni się dla pana poświęcali. A co pan dla nich robi? Myślę, że nasza rozmowa nie ma sensu. Bardzo mi przykro, że pan tak uważa. Do widzenia. Do widzenia.